Dlaczego akurat w kwadratach? Kiedy umieszczamy filmik, sadzenie selera w kwadratach, pora w kwadratach, to pojawiają się pytania, ale po co jest sadzić to w kwadratach? To sadzenie w kwadratach ma swoją nazwę, to jest square foot gardening, czyli po polsku można by powiedzieć sadzenie do grządki wielkości stopy. To pozwala na wprowadzenie pewnego porządku do praw natury. W zeszłym roku, kiedy już tak bardziej zaangażowaliśmy się w permakulturę, byliśmy urzeczeni bioróżnorodnością i niektóre grządki były w ten sposób wysiane, były wysiane metodą siewu. Oznacza to, że po prostu bierze się do ręki różne nasiona, miesza się je i metodą rzutu losowo się je sieje. I ja wzięłam nasiona buraka, kopru, kopru włoskiego, fasoli, wszystkie te rośliny, które nie muszą być sadzone z rozsady, portulaki warzywnej, wymieszałam i rzuciłam. Zaczęło to bardzo szybko, pięknie wschodzić, bardzo gęsto. I teraz tutaj pojawił się problem ze zmianą przekonań. Pamiętam tę panikę, że nic mi nie urośnie, bo przecież zostałam nauczona, że te rośliny muszą być w odpowiednim sąsiedztwie, muszą być w odpowiednich odległościach i zaczęło się pikowanie. Też część tych roślin, nie wiedząc jak one wyglądają, usunęłam, na przykład wszystkie, niemal wszystkie kopry włoskie, bo wydawało mi się, że to wygląda jak koper, ale nie jest koprem, a zapomniałam, że był też koper włoski, więc to po prostu usunęłam. Czyli w tej zmianie swoich przekonań jeszcze nie miałam pełnego zaufania do praw natury. To przyszło z czasem. Każda praca, którą człowiek wykonuje, powinna być zgodna z jego cechami czy z jego kompetencjami. Ja jestem osobą uporządkowaną, która lubi planowanie i ta metoda właśnie siewu w kwadraty pozwala na bardzo precyzyjne zaplanowanie oczekiwanych ilości zbiorów. Ważne jest też dla nas dążenie do niezależności żywieniowej, naturalnie w takim wymiarze, w jakim to jest możliwe. Więc ja chcę optymalnie wykorzystać to pole, które mam, z zachowaniem zasad permakultury, czyli chociażby bioróżnorodności, tak żeby na grządce były rośliny różnego gatunku. Ale ta metoda pozwala na cudowne planowanie, bo teraz jeżeli podzielimy grządki na kwadraty, na przykład tak jak ja to zrobiłam 50 na 50, to można określić, ile w takim kwadracie będzie jakichś roślin, jeżeli mówimy już o osobnikach dorosłych. No i na przykład widzimy, że buraków może być 16, że na przykład 5 selerów, czy na przykład 4 czy 5 koprów, ale jeżeli chodzi już o pomidory, no to pomidor potrzebuje takiej przestrzeni 50 na 50, sam jeden dla siebie. Czyli jeżeli wiem, ile mi się zmieści do takiego kwadratu roślin, to mogę wtedy przystąpić do obliczania, ile ja mniej więcej potrzebuję czego. Czyli na przykład, że chciałabym mieć swoich 50 selerów do przechowania, 40 porów, 30 koprów włoskich, tyle kilogramów szpinaku i tak dalej, i tak dalej. Czyli określam, ile będę czego chciała. Czyli mam ilość, czyli na przykład potrzebuję 50 selerów. Skoro do pola mi się mieści 5 selerów, to znaczy, że potrzebuję 10 pól na selery. W związku z tym przeznaczam sobie 10 takich pól na selery i przystępuję do robienia rozsady. Rozsadę robię też z pełnym szacunkiem dla nasion i dla roślin, czyli staram się siać po jednym nasionku do danego miejsca, na przykład w rozsadniku, po to, żeby nie marnować tych nasion i po to, żeby potem nie usuwać, przerywając niepotrzebnie roślin, żeby tych roślin po prostu nie niszczyć. A wtedy, kiedy ta roślina już jako rozsada jest gotowa do sadzenia na miejsce docelowe,
to po prostu to robię i mam to wszystko zaplanowane, mam to wszystko przewidywalne. Robię rozsad tyle, ile potrzeba, a nie tyle, ile mi się akurat rzuciło. Zobaczcie, u naszej sąsiadki są właśnie wysiane buraczki, na przykład bardzo gęsto. Tylko że ona czuje uprawę ziemi, mimo że robi to tradycyjnie. I zaproponowała, że tę przerywkę buraczka da nam, ponieważ nam rozsady zabrakło. I to jest bardzo fajne, bo nie jest to, mimo tradycyjnego podejścia, marnowanie nasion czy usuwanie, eliminowanie roślin, które też chcą żyć. A większość ludzi jednak sieje gęsto, tak tradycyjnie niby, marnuje nasiona i zabija niepotrzebnie te rośliny. Jeżeli macie nadmiar rozsady, to zapytajcie, może ktoś ją przyjmie po sąsiedzku albo posadźcie w innym miejscu te rośliny. Szkoda ich. Więc jeżeli pytacie, dlaczego my sadzimy w kwadraty, to dlatego, że chcemy zaplanować w dążeniu do niezależności żywieniowej, ile będziemy chcieli roślin. Chcemy optymalnie wykorzystać to pole, które mamy i chcemy na jednej grządce zachować zasady bioróżnorodności. Czyli w jednym miejscu, na jednej grządce różnego gatunku rośliny, pomijając to, czy one siebie lubią, czy nie lubią. Nie ma to w permakulturze większego znaczenia. Tak więc mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego akurat siejemy w kwadraty. Teraz te roślinki jeszcze są małe, ale te sznurki, które tutaj dzielą te pola, zobaczycie, jak w miarę będzie to wzrastało, jak będzie to pięknie wyglądało, jednocześnie zgodnie z prawami natury, bo jest tych roślin dużo różnego rodzaju, a jednocześnie też zgodnie z naszymi oczekiwaniami. I według mnie ta metoda pozwala na zachowanie, tak jakby to można powiedzieć, wilk jest syty i owca cała.